Cześć! Jak pewnie niektórzy z was wiedzą, kilka dni temu w Warszawie odbyła się trzecia edycja konferencji Security Powning 2018. Miałem możliwość uczestniczenia w niej jako uczestnik, jak również jako prelegent. Ten filmik jest moją osobistą recenzją wrażeń po konferencji razem z opisami poszczególnych prezentacji, na których uczestniczyłem. Oczywiście nie tłumaczę tutaj wszystkiego dokładnie. Chcę wam dać jedynie ogląd, co można było zobaczyć i co może was zainteresować. Wszystkie prezentacje były nagrywane przez organizatorów i będą udostępnione na stronie konferencji już za jakiś czas. Jeżeli więc mój skrót, którejś z nich, cię zainteresuje, zapraszam do zapoznania się z nagraniami. Masz pytanie związane z bezpieczeństwem swojego kodu? Dołącz do naszej grupy od zera do Pentestera na Facebooku. Zapraszam do słuchania. Pierwsza prezentacja na konferencji dotyczyła zamków elektronicznych, które montowane są w różnego rodzaju pokojach na wynajęcie. Właściciele takich mieszkań. Mają do rozwiązania pewien specyficzny problem. Jak bowiem przekazać osobie, która wynajęła dane pomieszczenie klucz, tak aby mogła z niego skorzystać, a następnie odebrać go w dzień jej powrotu? Sprawa robi się tym trudniejsza, im więcej różnych lokalizacji musimy obsłużyć. Pamiętajmy również, że takie pokoje mogą być wypożyczane na różne okresy czasowe. I tutaj wchodzi rozwiązanie teoretycznie idealne zamki czasowe których kody dostępu są generowane w metodzie offline, czyli zamek taki nie potrzebuje dostępu do internetu. Zasada działania jest prosta. W momencie opłaty pokoju właściciel mieszkania generuje klucz dostępowy i wysyła go do kupującego. Klucz ten działa tylko określony czas i od określonej daty. Wydaje się zatem, że jest to rozwiązanie idealne. Podczas tej prezentacji zademonstrowano możliwość potencjalnego ataku. Kody offline są bowiem generowane przy pomocy pewnej sekretnej wartości oraz czasu. Nie udało się wydobyć z urządzenia sekretu. Posłużono się jednak inną metodą. Po wygenerowaniu kilkunastu prawidłowych kodów rozpoczynających swój czas działania od tego samego dnia można zauważyć pewien schemat. Nie zmieniają się bowiem początkowe bajty klucza oraz końcowe bajty, a tylko drobne bajty w jego środku. Dzięki temu, posiadając prawidłowy klucz ważności dla konkretnego zamka, np. Na, na jeden dzień, odpowiednio modyfikując te bajty można wydłużyć jego długość do maksymalnie kilkudziesięciu dni. Używając takich zamków, outsourcujemy bezpieczeństwo do zewnętrznej firmy, której rozwiązania są zamknięte. Nie mamy zatem żadnej pewności, że takie rozwiązanie jest bezpieczne i zaprojektowane we właściwy sposób. Ufamy takiej firmie, opierając się jedynie na jej marce. Kolejna prezentacja przedstawiała metodę ataku na sieci bezprzewodowe podczas przeprowadzania teamingu. Zademonstrowano w niej, na jakie elementy warto zwrócić uwagę. Począwszy od tak standardowych jak nazwy rozgłaszanych sieci Wi-Fi, czy też istnienie routerów wspierających starą metodę autoryzacji. Coraz więcej firm pozwala na dostęp do sieci Wi-Fi dla osób postronnych, czyli gości, udostępniając im tym samym odseparowaną sieć. Ale warto pamiętać, że takie interfejsy dla gościa są w czymś napisane. Dla przykładu Cisco ISE stworzone jest w Java Strats, na którego ostatnimi czasy znane jest kilkanaście metod ataku. Standardowo pozostaje również socjotechnika, czyli próba wydobycia hasła do zabezpieczonej sieci Wi-Fi na nowego pracownika korporacji, który bowiem odmówi nowemu pracownikowi pomocy i podania prawidłowego hasła. Nie zapominajmy również o urządzeniach IoT, a w szczególności drukarkach, które pracują czasami w standardzie Direct Wi-Fi. Warto również wspomnieć o interkomach, które coraz częściej działają wykorzystując protokoły internetowe. W kolejnej prezentacji otrzymaliśmy solidną dawkę na temat tokenów JWT, czyli metodzie przechowywania pewnych potwierdzonych przez serwer danych po stronie klienta. Dowiedzieliśmy się o mało znanej metodzie wyszukiwania informacji przy pomocy Google Big Query. Jest to specjalna baza danych, do której zaimportowana została znaczna ilość danych. Następnie z poziomu interfejsu webowego w cenie kilkunastu złotych można wykonywać na niej zapytanie MySQL operujące na terabajtach danych. Wracając do bezpieczeństwa tokenu. Po pierwsze, powinniśmy zwracać uwagę na tajność sekretu, czyli frazy, która zabezpiecza całe rozwiązanie. Powinien on być odpowiednio długi i skomplikowany, tak aby nie dało się go zaatakować przy pomocy metody brute force. Dodatkowo warto wiedzieć o metodzie non, w której token nie musi być podpisany odpowiednim kluczem, co sprawia, że można zmodyfikować dane przekazywane w tokenie i nadal będą one traktowane przez serwer jako prawidłowe. Na samym końcu wiadomość do programistów korzystających z tych funkcjonalności. Jaka jest bowiem różnica pomiędzy funkcją verify i decode? Jedna z nich weryfikuje poprawność tokenu, druga natomiast pobiera dane bez weryfikowania sygnatury. Warto pamiętać, że treści w tokenach JWT są jawne i nie powinno się tam przechowywać rzeczy tajnych. Każdy mając bowiem treść tokenu może go odczytać. Następnie dowiedzieliśmy się jak wygląda poszukiwanie błędów w bankach. W większości aplikacji poszukujemy błędów jedynie w interfejsach webowych. W przypadku tak skomplikowanych organizacji jaką jest bank, Należy pamiętać, że interfejs webowy czy też aplikacja mobilna to tylko początek. Podano przykład, gdzie błąd typu XSS w tytule przelewu, który można było ustawić poprzez aplikację mobilną, był wyświetlany dopiero w interfejsie webowym dostępnym jedynie dla pracowników banku. Warto pamiętać, że jeżeli w naszej organizacji ominiemy wszystkie fazy dyskusji pomiędzy deweloperami oraz pentesterami, czy usuwać błąd czy nie i po której stronie on leży, a skupimy się jedynie na poprawianiu błędu, to cały cykl wydawania łatek bezpieczeństwa znacznie się skróci. W prezentacji firmy Intel zwrócono uwagę, aby w proces naprawiania błędu bezpieczeństwa zaangażować deweloperów. W standardowym modelu bowiem pentesterzy sprawdzają bezpieczeństwo aplikacji, a następnie zgłaszają błędy używając systemów tiketowania. Następnie takie taski są przypisywane do deweloperów, którzy najmniejszym możliwym kosztem naprawiają dany błąd. Zazwyczaj podbijając wersję podatnej biblioteki. A może warto byłoby, aby deweloperzy zrozumieli, dlaczego taki błąd jest istotny i co naprawdę można przy jego pomocy wykonać. Dzięki temu unikną podobnych błędów w przyszłości i najprawdopodobniej będą patrzeć na pracę kolegów z działu bezpieczeństwa z zupełnie innej perspektywy. Podczas konferencji mogliśmy się również dowiedzieć o kosztach przeprowadzania red teamingu. Jest to bowiem względnie drogi proces. Jeżeli więc używamy tego rodzaju ataków do odnajdowania błędów w naszej aplikacji, Najprawdopodobniej używamy środków finansowych w zły sposób. Do poszukiwania błędów, bowiem lepiej jest wykorzystywać metodę whitebox, czyli znajdowanie błędów na podstawie statycznej analizy kodu. Red Teaming, bowiem zawsze, przynajmniej w teorii, powinien odbywać się na infrastrukturze produkcyjnej. Jak bowiem uzyskać dostęp do krytycznych zasobów, kiedy mamy już dostęp do laptopa podpiętego do wewnętrznej sieci firmowej? Jeden z pomysłów jest sprawdzenie plików dostępnych na różnych zasobach firmowych. Czasami można tam znaleźć różne skomplikowane aplikacje, np. w Javie. Tam natomiast znajdują się hardkodowane klucze API, nazwy i hasło użytkowników do bazy, czy też adresy różnych endpointów, przy pomocy których można korzystać z baz danych bez uwierzytelnienia. W prezentacjach Niebezpiecznika i Adama z Zaufanej Trzeciej Strony mogliśmy się dowiedzieć, jakie niebezpieczeństwa czyhają na statystycznego użytkownika internetu. Podano tu kilkanaście różnych przykładów z życia. Na początku podstawę, czyli zwykłe literówki w nazwach domen. Podczas prezentacji, nawet pomimo tego, że większość uczestników była świadoma, iż w nazwach domen będą jakieś literówki, znalezienie ich w przeciągu kilku sekund nie jest takie proste. Dla przykładu literki RN obok siebie wyglądają łudząco podobnie jak literka M. Popularne jest podszywanie się pod różne marki, gdzie przedstawia się użytkownikowi, że wygrał w konkursie różnego rodzaju bony. Musi tylko potwierdzić swoją tożsamość, wysyłając odpowiedni kod na numer SMS, co prowadzi do opłat z premium SMS-ów. Na Facebooku również wykorzystuje się podobny schemat. Najpierw mamy do czynienia z postem, gdzie aby wziąć udział w losowaniu jakiegoś drogiego przedmiotu, np. luksusowego samochodu, wystarczy polajkować obrazek. Po kilku godzinach, gdy dany post uzyska już odpowiednią ilość reakcji, publikuje się listę zwycięzców wraz z odnośnikami do profili. Konstruuje się te odnośniki w taki sposób, iż jeden z nich zawsze prowadzi na nasze konto. Dalej schemat jest podobny. Znowu próbuje się włudzić dane od użytkownika. Czasami przekręty opierają się na strachu, a więc wystarczy wysłać informację, że posiadamy nagie zdjęcia danej osoby. Można również skorzystać z reklam AdSense wyświetlających się w wyszukiwarce Google. Wystarczy użyć frazy logowanie i nazwa banku, aby przekierować użytkowników tego banku na naszą stronę logowania. Można również wyłudzać kody dwuskładnikowego uwierzytelnienia poprzez pomylone numery. Hitem, zwłaszcza podczas okresu sprzedażowego, jest dopłata do przesyłki. Któż bowiem nie dopłaciłby złotówki do usługi kuriera, którego oczekujemy z wytęsknieniem na przesyłkę ze sklepu internetowego? A taka dopłata zazwyczaj kosztuje nas dużo więcej. Nie tylko świat wirtualny jest niebezpieczny. Na przykład wysyłanie fałszywych faktur za prąd, czy też gaz, gdzie zmienia się numer konta bankowego, albo też wysyłanie fałszywych paczek za pobraniem, w których znajdują się opakowanie po dżemie. W kolejnej dużo bardziej technicznej prezentacji dowiedzieliśmy się, jak uruchomić kod pod Linuxem bez zapisywania go do pliku. Omówiono cztery metody przeprowadzania takiego ataku. Pierwszy opierał się na stworzeniu tymczasowego file systemu przy użyciu tempfs, który działa jedynie w pamięci RAM. Drugi przykład wykorzystywał Pythona, który pozwala na wykonywanie funkcji C przy pomocy funkcjonalności ctypes. Następna metoda to dd, czyli komenda, która bierze bajty z wejścia, konwertuje w jakiś sposób i przesyła bajty na wyjście. Używając procfs, czyli abstrakcyjnej listy procesów w systemie Linux, można zmusić dd do nadpisywania swojej własnej pamięci. I to tyle z mojej strony. A czy wy uczestniczyliście w tej konferencji? Które prelekcje podobały się wam najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam również do subskrypcji kanału Kacper Szurek na YouTube i zainteresowania się innymi materiałami znajdującymi się na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć!